Siemianowicach Śląskich po raz kolejny zorganizowano otwarte mistrzostwa w karlingu. Podczas piątej edycji zawodów dopisała frekwencja. 18 drużyn rywalizowało na lodowisku w parku Pszczelnik. Otwarte mistrzostwa Siemianowic Śląskich w karlingu przyciągnęły do udziału rekordową liczbę drużyn. 18 zespołów rywalizowało między sobą niezależnie od poziomu doświadczenia. Każdy mógł się zgłosić, drużyna obowiązkowo musi liczyć 4 zawodników, nie mamy żadnych ograniczeń. Mogą startować amatorzy, mogą startować też osoby, które gdzieś trenują. Myślę, że oprócz oczywiście rywalizacji, bo to jak zawsze w sporcie jest ważne, to myślę, że tutaj chodzi też o wspaniałą zabawę na lodzie. Szczególnie, że pogoda dzisiaj dopisała, jest lekki mrozik. I myślę, że rywalizacja będzie przebiegała w duchu fair play. Na pierwszy rzut oka karling może wydawać się nieco skomplikowany. Jednak po zapoznaniu się z zasadami tej dyscypliny, śmiało można powiedzieć, że jest to sport, z którego czerpać można naprawdę świetną zabawę. Jest to dla nas coś zupełnie nowego i powiem szczerze, że jest to naprawdę fantastyczna zabawa. Jest to po prostu super dyscyplina. Mnie osobiście zawsze podobała ta dyscyplina. Nigdy nie miałam okazji wypróbować w rzeczywistości. Myślę, że nie jest trudno. Może nie taki wilk straszny, jak go malują. Trzeba po prostu raz wypróbować i to wszystko, bo zasady są całkiem proste, jasne, klarowne, ale trzeba uważać, bo jest ślisko. Wszyscy podjęli tą rywalizację i mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie zakończą te mistrzostwa i na pewno pojawią się w przyszłym roku. I mam nadzieję, że jeszcze pojawią się może też jakieś warsztaty albo właśnie zajęcia z curlingu regularnie w naszym kalendarzu. Dla sportu Julia Wojarska.